Panie Chrystusie, w dzień, w którym niewiasty przybyły do grobu, ażeby nawiedzić Jezusa Chrystusa, aby pełnić przy nim jeszcze posługę, był dniem jednego z największych, można by rzec, zaskoczeń, jakie zdarzyły się ludzkości. Te niewiasty miały całkowicie dobrą wolę, szły za Chrystusem, towarzyszyły mu we wszystkich jego wędrówkach, słuchały jego słów, a pomimo to te niewiasty nie do końca wiedziały, co Chrystus miał na myśli, mówiąc o odbudowaniu w 3 dni świątyni, która miała być zburzona. Bowiem dogmat zmartwychwstanie pańskie jest rzeczą tak bardzo przekraczającą możliwości ludzkiego rozumienia, że nawet te uprzywilejowane, wierzące niewiasty, które towarzyszyły Panu Jezusowi, które mu usługiwały, które usługiwały świętym apostołom, Matce Najświętszej, nawet one nie do końca rozumiały, nie wiedziały, jak to wszystko ma się rozumieć. Jednak miały w sobie to pełne zaufanie do Pana Boga, nie wiedząc, jak dokładnie wyglądają zamierzenia Boże, jak będą one realizowane, słuchały się Chrystusa i chciały po prostu służyć. I to jest dla nas przykład prawdziwej wiary i prawdziwego posłuszeństwa. Nie rozumiejąc, jak rzeczy Boże mają się zdarzyć, mieć pełne zaufanie do Pana Boga i iść za Chrystusem, iść za Jego słowami zawsze i wszędzie, iść za Jego osobą zawsze i wszędzie. I idąc za Chrystusem, nie będziemy rozumieli wszystkiego, co się w naszym życiu zdarzy, ale na samym końcu zawsze nastąpi to jakże miłe zaskoczenie, że Chrystus nie umarł, ale zmartwychwstał. Że wszystko, co się stało, całego męka i droga krzyżowa, śmierć, bolesna śmierć na krzyżu, wszystko to miało swój cel, jaki było odkupienie ludzkości. I ten głęboki sens cierpienia Chrystusa jest jedyną rzeczą, która daje nadzieję temu światu. Jeżeli męka Chrystusowa nie byłaby, nie miałaby sensu, nie skończyła się zmartwychwstaniem, to wszelka nadzieja zgasłaby na świecie, świat pogrążyłby się już całkowicie w ciemności. Dlatego również i my, żyjąc w czasach, które są bardzo ciemne i bardzo grzeszne, gdy siły szatańskie opanowały niemal cały świat, musimy pamiętać o tym, że wszystko dzieje się według planu Bożego. Bóg nie czyni nigdy niczego w ten sposób, że miałoby się to skończyć czymś złym. Zawsze celem jest dobro, ponieważ Bóg jest dobry. Jak byłoby straszliwą herezją, było wiele takich straszliwych herezji, które zarzucały Bogu, że chce złego, że jest źródłem zła, że chce złego. Bóg natomiast jedynie dopuszcza zło, natomiast dobra chce zawsze i wszędzie, chce zawsze dobra w sposób pozytywny, w sposób całkowity, w sposób właściwy. Dlatego Bóg zawsze chce zbawienia ludzkości, zawsze chce uratować jak największą liczbę dusz od wiecznego potępienia. Dlatego Chrystus na krzyżu umarł za absolutnie wszystkie dusze. Nie tak jak twierdzili chociażby kalwiniści, że umarł tylko za wybranych. Nie. Chrystus miał moc zbawczą, miał wolę zbawczą śmierci, poniesienia śmierci za zbawienie wszystkich ludzi. Na krzyżu zmarł za całą ludzkość. Inna rzecz, że oczywiście nie wszyscy z tej męki Chrystusowej, z jej owoców korzystają. Jest to prawdziwie straszna i przerażająca rzecz, że jest tak wielu, którzy nie korzystają z męki Chrystusowej, z jej owoców, nie korzystają również ze zmartwychwstania Pańskiego i z Pana Jezusa odkupienia. Jednak dla nas jeszcze jest ta szansa i ta nadzieja, że jeżeli będziemy tak wytrwali jak owe niewiasty, nie rozumiejąc do końca wszystkich planów Bożych, wszystkich słów Bożych, jeżeli będziemy szli za Chrystusem, jeżeli będziemy Mu wierni aż do końca, będziemy zbawieni. I Kościół Święty Katolicki jest mistycznym ciałem Chrystusa, jest przedłużeniem męki Pańskiej, zmartwychwstania i wniebowstąpienia Pańskiego, jest przedłużeniem zesłania Ducha Świętego. Kościół upraszczając jest po prostu Chrystusem, który nam towarzyszy. Jest Chrystusem, ponieważ Kościół daje nam słowa Chrystusa, niesfałszowane słowa Chrystusa, zachowane od wszelkiego błędu. Jest Chrystusem dlatego, że daje nam łaski sakramentalne, łaski, które wypłynęły z boku Chrystusowego na krzyżu.
Jest też Kościół zmartwychwstaniem Chrystusa, ponieważ daje prawdziwe zmartwychwstanie duszom, daje powstanie z grzechu, daje odkupienie, daje obmycie łaską. Dlatego będąc wierni Kościołowi katolickiemu, Kościołowi rzymskokatolickiemu, Kościołowi świętemu aż do końca, będziemy zbawieni tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli będziemy się Kościoła świętego słuchać. Wielu uległo zwątpieniu w dzisiejszych czasach, gdy, tak mogliby, jak uległo wielu zwątpieniu w czasach Chrystusa, gdy ten umarł na krzyżu, gdy został pojmany wcześniej, gdy odstąpił od Chrystusa, myśląc, że już jest to już koniec i po ludzku rzecz biorąc, był to koniec, skoro dwie największe potęgi w ówczesnej Judei, w Ziemi Świętej, sprzysięgły się przeciwko Zbawicielowi. Potęga Rzymian i potęga Żydów. I garstka chrześcijan, po ludzku rzecz biorąc, która otaczała Chrystusa, miała prawo, w cudzysłowie, miała prawo zwątpić, to znaczy psychologicznie jest to zrozumiałe. Ale ci, którzy mieli nadprzyrodzoną wiarę w Jezusa Chrystusa, ci nie odstąpili Chrystusa, ci zobaczyli wspaniały triumf zmartwychwstania Pańskiego. Zobaczyli, że wszelkie zamierzenia wrogów, wszelkie wysiłki wrogów, cała złość ludzka, która skupiła się na Chrystusie, która się przeciwko Niemu sprzysięgła, ta cała złość w gruncie rzeczy w ostateczności doprowadziła do klęski zła, do klęski grzechu i do klęski szatana. Tak wspaniałe są plany Boże, że Bóg, dopuszczając zło, bo nie chcąc, oczywiście nie chcąc zło, ale je dopuszczając, ze względu na to, że ludzie mają dobrą wolną wolę i chcą czynić źle, przemienił te wszystkie złe zamierzenia ludzkie we swój wspaniały triumf, w zwycięstwo nad grzechem. I my, wierząc w święty Kościół katolicki, wierząc, że jest po prostu Chrystusem, który jest z nami aż do skończenia świata, bo Pan jest obiecał nam, że będzie z nami aż do skończenia świata, jeżeli będziemy wierni świętemu Kościołowi, nawet wtedy, kiedy wydaje się, że jest zamknięty w grobie, gdy wydaje się, że jego wrogowie zatriumfowali ostatecznie nad nim, że jego wrogowie dopięli swego, zniszczyli nadprzyrodzoność, zniszczyli Kościół Święty Katolicki, będąc wiernym Kościołowi, zbierzemy dla siebie na pewno wiele zasług, wiele łask. I też będziemy świadkami wielkiego triumfu Kościoła Świętego Katolickiego, bo tak jak Chrystus zmartwychwstał, tak i Kościół Święty zmartwychwstaje, tak i Kościół Święty zwycięża zło, zwycięża grzech, zwycięża nieprawdę, herezję, apostazję, bluźnierstwa, świętokradztwa. Wszystko to całe zło, które rozlało się po całym świecie. Dlatego musimy być wierni Świętemu Kościołowi Katolickiemu. Nikt nie możemy zwątpić. Wiara Święta uczy nas, że nie ma powodu, nigdy nie ma powodu, żeby zwątpić o prawdzie Kościoła. Nawet jeżeli wydaje się, że Kościół jest już całkowicie pogrążony, nawet wydaje się, że słabości ludzkie, grzechy i tak dalej całkowicie zniszczyły Kościół, to nigdy tak nie jest. Zawsze prawda katolicka jest prawdą, zawsze jest ona odzwierciedleniem tej przedwiecznej prawdy i odzwierciedleniem trójjedynego Boga. Jest tą prawdą, którą objawił nam nasz Pan Jezus Chrystus, a które to objawienie Duch Święty zachowuje niepokalanie, nieskalanie, czyste w Kościele Świętym Katolickim. Ta msza święta zresztą odbywa się, jest to przemiana w intencji wywyższenia Kościoła Świętego, pogrążenia jego wrogów, wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Jezusowemu z niewag uczynionych poprzez obrażanie Kościoła Świętego. Stąd też chcemy to wynagrodzenie z sercu Jezusowemu praktykować, szczególnie je odnowić, poświęcenie Najświętszemu Sercu Jezusowemu odnowić w przeddzień 1050. rocznicy Chrztu Polski, dokładnie 10 kwietnia tego roku, razem z Matką Najświętszą, razem z niepokalaną Królową Koronę Polską. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.